Siemaneczko, ludziska, siemaneczko, siemaneczko i lecimy, 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 ludziska, zakończony dzisiaj dla mnie dzień. Dzisiaj dzień wolny, spędzony na mieście, przynajmniej połowę dnia. Odwiedziłem przy okazji mamę, chyba sukces. No i później odpoczywanko, bo zrobiłem w sumie ile? 13,5 tysiąca kreków, więc całkiem. Nieźle dla mnie, całkiem nieźle. Siema, siema, Magnum, siemaneczko, siemaneczko. Ojejej, ludziska, dzisiaj sobie popykamy. Dzisiaj sobie popykamy dalej w Horizon Zero Dawn, tak jest. Także tutaj tak to będzie wyglądać. Dzień dzisiejszy, zapewne jutrzejszy. W środę nie mamy Honkaja. Także tutaj pełen pakiet zaplanowania jest. Także tak to właśnie wygląda. No, ale w końcu ten, udało mi się złożyć wniosek w Urzędzie Miasta na nowy dowód. Tak jest, w końcu. Po dodatkowym oczekiwaniu dwutygodniowym, no bo za pierwszym razem, jak byłem w urzędzie, czyli gdzieś tam początek kwietnia, to mnie ściemnili. Chamy jedne, że tylko elektronicznie. A tu się okazuje, wystarczy umówić się. Dowodzik stary, fotka i wszystko tam ci załatwia na miejscu. Ale swoją drogą tam się tak pozmieniało. Muszę powiedzieć, że wszystko praktycznie na tym takim tablecie się robi, co jest. A się oczywiście tam podpisujesz i tak dalej. Swoją drogą mój podpis koślawy będzie na dowodzie. Także jest niezła beka z tego. Takich koślawców to ja dawno nie widziałem. Okej, zobaczymy co dalej. I zobaczymy co dalej. Niby 15 maja mam do odebrania. Ale może się okazać, że dostanę szybciej. Ale dostanę SMS-a. I oczywiście jak już będę miał termin odbioru faktycznie, już ten, albo ten oryginalny, albo ten szybszy, no to i tak muszę się umówić. I tak muszę zarezerwować wizytę, więc no. Tak to obecnie bywa w urzędach. Także papierkologii nie ma. Fizyczne wnioski się skończyły. O, to prawda akurat była. Ale nieprawdą jest, że tylko wyłącznie elektronicznie, nie? Chwała Bogu, bo już mówię, kurde. To jak? Mama, kurde, moja, kurde, załatwi sobie nowy dowód, nie? Przecież ona, kurde, nie umiała obsługiwać żadnych tam profili zaufanych i tak dalej, i tak dalej. A to był motyw przewodni mojego, czy tak powiem, takiego zastanawiania się, ale jak tylko online, nie? No i to tak z dupy. A, to jest ta widokówka, której nie zrobimy jeszcze, bo moim zdaniem nie mamy wszystkiego. To jest też widokówka. Co nam pozostaje tutaj? W układzie, no dobra. Tu jest tank, tu jest tank. Że jest zacnie, bym powiedział, zacnie. Jutro możliwe, że fizycznie do biura, a to jeszcze się okaże, jak wstanę. I o której też pójdę spać. Aho! Wczoraj siedziałem, kurde, nad montażem. Jeszcze w sumie dzisiaj kończyłem montaż vlogów. Trzech w sumie. O, zaległości. Case of reasons. Te zabieram. Przygotujcie się na niezłą dawkę materiału. To nie takie byle krótkie.
Także jeden tam ma chyba coś koło 16 minut i dwa mają po 12. No trochę jest. Trochę jest, tak. Tutaj powoli jeszcze kolejny blok. Natarcie, więc dużo. No i w końcu muszę kurde ten dokończyć materiały techniczne. Z serii techniczny bałagan. Na pewno się przyda. Co? Co tu się aktywowało? Biegu. No jest i biegu, nie? Gdzieś tu być. Skrzynka z zapasami, elegancko. Następnym razem wspomnę nakazy Matron. Tylu rannych. Dla mnie poniosło poważne straty. Skażenie zmusza maszynę. Oto i ona. Razem wspomnę poszukującą? Podejdź tu, niech na ciebie spojrzę. Masz znak poszukującej. Młodzitka jesteś. Mój strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do Południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże Fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak, ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Okej. Okay. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Tak jest. Więc Fort Kardża znajduje się na zachodzie? A dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Kardża zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. A teraz ile masz lat? Nora wycofali się aż tutaj. Wyglądasz do młodu. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Okej. Korona Matki strzeże krańca świętej ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą.
To takie pośrednie miejsce. Nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. Dobra, obrona wioski? To ty odpowiadasz za obronę? Korona matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w koronie matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Okej. Okay. Dobra, czas do mnie. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Też mam taką nadzieję. Jak tam Magnum? Jak tam meczyk? Kto tam wygrał? Kto tam grał w ogóle? Maszyny oszalały. Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. Kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Lekcja? Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Czego cię nauczyła? Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pierzchła, a ja trwałam. Oniemiała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka, ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam, a to mam na pamiątkę. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu i nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość, odkrycia. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? Okej. Gdzie jest kocioł? Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi, nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj, nie powinnaś tam iść. Nie powinnam tam iść. Kolejna osoba mi mówi, co ja mam robić. Gdzie mam iść? Świn. Koniec. No to są trzy questy, nieźle. Zemsta. Zemsta frajerów. Nadchodzimy. Tylko pamiętaj o tych, którzy padli ofiarą skażenia. Ciekawość jest dla marzycieli. Nie dla wolnych. Poszukująca. Ta, która była wyrzutkiem. To jest. Moi kompani z łowów. Oni wszyscy... Walczyłaś z zabójcami. Tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty... Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Łowców. Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak wściekli. Chcieliśmy odwetu, a te skażone maszyny goniliśmy za sobą debile. Krok. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i zamieszaniu. Maszyny zaatakowały. Co on ma z tymi uszami? Holy crap. Potem wróciłem tutaj, ale moi kompani... Twoi kompani? Przepadli.
Przepadli. Tak, po prostu zniknęli. Puf! Co jest gorsze od śmierci? Ja... nie jestem taki jak ty. Nie mógłbym żyć jako wyrzutek. Boję się, że oni poszli do ruin. Nie mogę tam iść, bo stanę się wyrzutkiem. Ale nie mogę też ich zostawić. I znowu problemy z synchro. Lol. Czekaj, właśnie potrzebujesz. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdź mych przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę, zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczę, co da się zrobić w ich sprawie. Kurde, tak się zastanawiam, czy nie przełączyć czułem na angielski dubbing, kurde, bo jednak wkurza miałem ta synchronizacja, że jednak za krótko gadają. Są rzeczy, może zamknąć granicę, kiedy skażenie się rozprzestrzeni. Teraz to już wiem. Poginij, zapomnij o nich. Ja mamy w ogóle taką możliwość, żeby tutaj sobie tak zmienić? Dźwięk. Niemiecki daj. Ej, chyba nie mogę, nie? Musiałbym to chyba ze Steama zrobić. Tak mi się wydaje. Że Steama chyba muszę to zrobić. To English. Dobra, najwyżej jutro będziemy mieli na English. Mam nadzieję, że coś kupisz. Siema, ty wód. Ruszam nad granicę. Jesteś kupcem. Wiesz coś o stolicy Kardża? Deutschland? Ja ci dam, kurde, Deutschland. Nigdy nie byłem poza świętą ziemią, ale od czasu do czasu handluję z kanaliami Kardża. Tak se myślę, że za dobrze tam mają. Co do południka, to ciągle o nim mówią. Miasto usytuowane na płaskowyżu. Wieże do nieba, wysokie jak góry. W jaki sposób Kardża znieśli takie cuda? Bo bym nic nie rozumiał? Ale ten ich nowy król słońca. Pewnie by był okropny. Chyba sprawiedliwość mu milsza niż budownictwo, e? Handel. Coś ci się podoba? Na pewno tak. A czy po angielsku rozumiem? Przecież rozumiem wszystko. Nie tak jak ty. Wyprowadził się do UK i jeszcze nic nie umie po angielsku. Co za ludzie, nie? Co wy tam robicie? Po polsku ledwo co? No kto po polsku ledwo, ten po polsku ledwo. Ci doedukuj. Dobra, sprzedaj. Surowce, co my tu mamy? Czego my tu nie potrzebujemy? Prawdopodobnie na szyjnik. O. Sprzedaż.
Pięknie. O, 800 mamy. Nice. Ja ukończyłem podstawówkę, wypaczam sobie, panie. Ja ukończyłem podstawówkę, liceum, panie, szkoły policjalną, jest bardziej wykształcony niż ty. Także wiesz, nie fikaj mi tutaj, nie fikaj. Z paskiem na dupie, co najwyżej. Masz, to ci pasuje. I ochroni przed jadem. Z paskiem na dupie. Z skażonych maszyn. To ja idę. Powodzenia. Trzeba było stamtąd wiać. Wojowniczko! Koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skurdzików. Nasz szwacz zacharowuje się na śmierć przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Oczywiście, że nie miałem paska. Ale teraz grasuje tam maszyna. Nikt mnie nie miał po co bić. Gdy ją ujrzałem, tak, czyli... zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi... To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. Okej. Dobra, dobra, już się tak nie przechwalaj, panie kujonie. A, to ty. Wyrzutek, a teraz poszukująca. Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Ano? Niektórzy mówią, że najlepsza. Ano? Pobrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. O, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? Kilka słońc? Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę... Dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? Byłeś na terenach łowieckich w Dolinożlebie? Czy to są jeszcze święte ziemie? Zależy, kogo spytasz. Kiedyś były nasze, ale od końca krwawych łowów granica jest... Tylko 9 języków biegnie? Większość Nora tam się nie zapuszcza, ale matrony nie wygnają nikogo, kto tam wejdzie. A jeśli chodzi o same tereny, strażnik jest skardża. Nie może nikomu zakazać prób, ale bądź proszę łagodna. Tak się boi Nora, że mógłby ze skóry wyskoczyć. Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rudę poszukujące o wielkiej reputacji. Tylko rudę? A jak często cię odwiedzają? Świnia. Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, postaraj się zdobyć żar słońce. Nie, dokładnie. Jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. Dokładnie. Świnia jedna, nie? A więc znajda wylizała się z ran. Ty jesteś Solaj? Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Na koła. Nie mam ci nic do powiedzenia. Bo to wychodzi, że jest lepszy, nie? Jestem poszukującą Nora. Dlatego, że ma taki kolor, nie? Przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do wieży dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać.
Zaid? Co wiesz o Zaidzie? To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Zabił mojego brata, a na Koa patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata. A no jest, cieszy się wolnością u Kardża. Niestety. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Wieża Dnia? Powiedz mi coś o Wieży Dnia. To Fort Kardża, na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do Południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Poszukam na Koi, kiedy dotrę do Wieży Dnia. Nie wiem, czy tam dotrzesz. Słyszałam, że zamknęli bramy przez to skażenie wśród maszyn. Marea wie więcej. Tylko nie mów o naszej rozmowie. Dobrze. Obiecuję. No dobra. No co my tutaj mamy? Strefa skażona. Misja. Panicka figurka. Dobra, chodźmy tutaj.